ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, między innymi tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, agencja reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Od fundamentu po dach. Zamów towar z dostawą do domu. Znajdź nas na stronie www.mbwesolek.pl. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Chcemy być tam. Zawsze tam, gdzie Ty. Być tam. Zawsze tam, gdzie Ty. Być tam. Śmiało, dzięki Wektrze nie musi się Pan rozstawać z ulubioną rozrywką. Yeah! Zabierz ze sobą TV Smart i sprawdź, że rozrywka będzie zawsze tam, gdzie Ty. Teraz z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Zadzwoń lub wejdź na Wektra.pl. Jest piątek, 15 października, Tobiasz Krakowski, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości z Kalisza, a dziś w programie. Jeszcze niedawno pole, teraz cmentarz. Trwa powiększanie największej kaliskiej nekropolii. W projektowanym pierwszym etapie, oprócz tradycyjnych grobów, wydzielony zostanie także teren przeznaczony na chowanie urn. Wielkie Święto Kopernika. Pewnego rodzaju takie przypieczętowanie całego 50 lat, kiedy Kopernik pracował po prostu na swoją renomę, na swoją pozycję. Na początku nie boli, dziś Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. W lutym dostałam wezwanie do Poznania, rak, złośliwy rak piersi. Co mogło być? Reakcja łzy. Nie myśleć, że to już koniec, tylko że to jest początek czegoś, z czym trzeba sobie poradzić, z czym trzeba walczyć. Czego nie widać, czyli rogatkowe studio na wesoło. Za 2 tygodnie Wszystkich Świętych, a na największej kaliskiej nekropolii kończą się wolne miejsca na pochówek. Oczywiście sytuacja jest pod kontrolą i już wiele miesięcy temu miasto świadome było konieczności powiększenia terenu cmentarza komunalnego. Prace przy Poznańskiej już trwają. Cmentarz komunalny to największa kaliska nekropolia. Był urządzany etapowo w latach 60. na terenach byłego poligonu wojskowego w Kościelnej Wsi. Pierwszy pochówek miał tu miejsce w 1971 roku. Cmentarz zajmuje powierzchnię 21 hektarów, z czego 1/5 stanowi obszar zadrzewiony, niezagospodarowany. Łącznie znajduje się tu około 8 tysięcy grobów, w których pochowanych jest blisko 30 tysięcy osób. Jeżeli chodzi o dochowywanie do grobów, to wiadomo, że to nie stanowi problemu, bo te groby już istnieją, ale jeżeli chodzi o wyznaczanie nowych grobów, to na dzień dzisiejszy mamy już trudności. To są takie wynajdywane fragmenty tych kwater, które no kiedyś jakiś rząd nie został dokończony, albo miejsca po ekshumacji, czyli też się zwolnił teren pod nowe groby, ale tego terenu jest mało. Dlatego konieczne jest poszerzenie cmentarza. Za blisko 1 000 000 zł miasto kupiło 2 działki. Przylegają one do nekropolii od strony Kalisza. Miejsca powinno wystarczyć na kilka kolejnych lat. Prace przygotowujące teren pod nową funkcję trwają od około 2 tygodni i wykonywane są od strony centrum miasta wzdłuż ulicy Poznańskiej. Na nowym terenie będzie można urządzić około 1300 do 1500 grobów w zależności od ich wymiarów. Miejsce będzie przeznaczone na groby jednoplacowe do pomieszczenia 2 trumien. W projektowanym pierwszym etapie, oprócz tradycyjnych grobów, wydzielony zostanie także teren przeznaczony na chowanie urn. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie nawierzchni brukowej, nasadzeń roślin, trawnika, instalacji elektrycznej, przyłącza wodociągowego wraz
z punktami czerpanymi wody oraz hydrantem, a także montaż latarni i elementów małej architektury. Kończy się remont ulicy Rajskowskiej. Jezdnia razem z przebudowanym mostem na Swędrni od dzisiaj już są przejezdne. Pozostałe prace, czyli regulacja studzienek oraz umocnienie dna rzeki i roboty przy wodociągu, zakończą się w połowie listopada. Kaliskie III Liceum Ogólnokształcące świętowało 50. rocznicę nadania imienia Mikołaja Kopernika. Wydarzenie połączono z Dniem Edukacji Narodowej i podziękowaniem dla pracowników szkoły. Oba wydarzenia zbiegły się także z otwarciem nowej pracowni chemicznej, której nadano imię Eugenii Pastuszek, byłej dyrektor III Liceum. Kaliskie III Liceum świętowało pół wieku nadania imienia swojego patrona. To szczególna okazja, ponieważ skłania do refleksji i podsumowania tego, co udało się szkole osiągnąć przez ten czas. Podczas uroczystego spotkania przedstawiono historię szkoły i nauczycieli, którzy latami przekazywali wiedzę. W sposób szczególny uhonorowano Eugenię Pastuszek, byłą wieloletnią dyrektor Kopernika. Pewnego rodzaju takie przypieczętowanie całego 50 lat, kiedy Kopernik pracował po prostu na swoją renomę, na swoją pozycję, czyli taki moment podsumowania, a poza tym, żeby budować coś dalej, no trzeba po prostu patrzeć na fundamenty, na jakich szkoła stoi, więc myślę, że z jednej strony właśnie to jest niezwykle istotne, aby takie momenty przypominać. Poza tym postać pani Eugenii Pastuszek i to, że akurat właśnie udało nam się sfinalizować projekt w postaci sali chemicznej, to wszystko razem właśnie tworzy to, no czym powinni żyć także młodzi ludzie, którzy no, mają wyjść w poczuciu, że całe pokolenia pracowały właśnie na to, żeby oni mogli w takich warunkach, wspaniałych warunkach zdobywać wiedzę. Dwa lata temu liceum otrzymało tytuł Wielkopolskiej Szkoły Roku wraz z atrakcyjną nagrodą 20 tysiącami złotych. Pozyskane fundusze pozwoliły na otwarcie nowej pracowni chemicznej, a w związku z jubileuszem nadano jej imię Eugenii Pastuszek. Bardzo miło, że ta sala dostanie nowe życie, że będzie miała takiego godnego patrona. Mam nadzieję, że będzie dobrze służyła wszystkim uczniom i nauczycielom. Także bardzo dziękuję. Otworzyć na oścież, a za panem prezydentem jest tabliczka. Bardzo proszę o odsunięcie tej tabliczki. Śmiało, śmiało. Remont był dobrze zrobiony, więc nie odejdzie pan. Dziękuję bardzo. Wydarzenie zbiegło się także z Dniem Edukacji Narodowej. Z tej okazji 14 nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zostało wyróżnionych nagrodami dyrektora. Jest to docenienie pracy nauczycieli. Tutaj też warto podkreślić, że my jako środowisko szkolne zawsze tworzymy ten kolektyw, tą naszą rodzinę, więc nagrody, które otrzymujemy, tak naprawdę no, należy dedykować wszystkim pracownikom, którzy zawsze udzielają nam wsparcia, na których zawsze możemy liczyć. To jest zawsze wysiłek drużynowy. Wyróżnionym pracownikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a do życzeń przyłącza się także dyrektor III Liceum. Żeby udawało nam się, nauczycielom, pokonać wszystkie te zgubne skutki pandemii, żebyśmy poradzili sobie z tymi wszystkimi trudnymi momentami, elementami, które dotknęły naszą młodzież. I żeby w tym momencie właśnie to ich nastawienie, ich kondycja psychiczna szczególnie dawała możliwość na skorzystanie z tego wszystkiego, co szkoła im daje. Statystycznie dziś 47 Polek usłyszało, że ma raka piersi. Od tego momentu zaczyna się ich nowa, często wyboista droga. Łatwiej nią kroczyć, gdy ma się obok kogoś, kto wskaże kierunek, pomoże, gdy straci się równowagę. Taką silną grupę wsparcia tworzą Amazonki. W miesiącu świadomości raka piersi odwiedzamy Kaliski Klub. Połączyła je ta sama choroba, ale każda z nich jest przecież inna. Ma inne doświadczenia, sytuację życiową, poglądy czy temperament. A jednak wspólnie są jedną zgraną drużyną. A tu jak przyjdę, się zapomina o wszystkim. I mówię, tu nie ma, tu jest taka różnica wieku.
kobiet, koleżanek moich, że no mówię, no dla nie mnie jest... Nie czuję się tej nie czuję żadnej presji, żadnej bariery. Co chcę przede wszystkim? Przyszłam tu, wiele rzeczy nie wiedziałam. Pomogły. Przede wszystkim pierwsze, co to się nam zaopiekowały. Gdzie mam, z czym mam się udać, gdziekolwiek. Małgorzata to, można powiedzieć, świeży narybek, amazonek. Bym się spodziewała wszystkiego w życiu, naprawdę wszystkiego, bo też nie choruję od dziś. I to mówię, poszłam, zrobiłam mamografię koniec stycznia w tym roku. W lutym dostałam wezwanie do Poznania, rak, złośliwy rak piersi. Co mogło być? Reakcja łzy. Później zachorowałam, miałam mieć operację w maju, zachorowałam na COVID-a. Wszystko mi się przeciągło, bardzo ciężko przeszłam, bo miałam nawet iść do szpitala. Ale no wiadomo, że broniłam się tego szpitala. W czerwcu miałam, 23 miałam operację piersi. Dziś uczy się żyć z chorobą, a nieocenionym wsparciem są inne kobiety, które również usłyszały w życiu słowa ma pani raka piersi. Bożena tych słów się spodziewała z racji genetycznego obciążenia. Spodziewałam się, że gdzieś kiedyś mnie dopadnie, to jak mnie dopadło, nie umiałam sobie z tym poradzić. Wydawało mi się, że no nie wiem, to ma być koniec, nie tego, ale powiem pani, że przed operacją, 2 tygodnie przed operacją, to dowiedziałam się, że moja córka jedyna jest w ciąży. I powiedziałam sama sobie, że nie ma takiej możliwości, żeby mój wnuk czy wnuczek nie mógł poznać babci. No i jest. Jest babcia. Ile wnuk ma? Wnuk ma teraz, poszedł do szkoły, 7 lat, ale mam jeszcze 2 bliźniaków. 3-letnich, poszczęściło się. Także teraz mam dla kogo żyć, czas dzielę między wnuków, klub i dom. A w klubie zaszło sporo zmian. Odświeżono wnętrza siedziby i przede wszystkim wybrano nowy zarząd. Prezesem Kaliskich Amazonek została Renata Banasiak. Priorytetem jest dla niej silna integracja kobiet. Tu już nie chodzi tylko i wyłącznie o choroby, bo każda z nas ma swoje jakieś doświadczenia, mężów, dzieci, wnuków, choroby, zmartwienia, ale i radości. I o tym wszystkim tutaj się rozmawia, bo dziewczyny są zaprzyjaźnione i to jest bardzo fajne i cenne. Sama w klubie jest od niedawna, zachorowała 3 lata temu. Ale wcześniej już byłam pod kontrolą poradni onkologicznej ze względu na torbiele w lewej piersi, rak natomiast pojawił się w prawej. Też nie dbam o to samo badanie. Dopiero kiedyś, gdy wnuk mnie nacisnął, to poczułam, że coś tam jest nie tak. I idąc do lekarza już wiedziałam, że tam coś się na pewno dzieje. No i potwierdziło się, że niestety rak i już przerzuty. Pamiętam, jak powiedziałam, panie doktorze, mój wnuk jeszcze nie umie mówić, ale ja muszę się z nim jeszcze nagadać. Jeszcze do dziś mi trudno o tym mówić, bo przyznaję szczerze, że całkiem niedawno zaczęłam się utożsamiać z Amazonkami. Bo ja tutaj już należałam, ale nie umiałam tego przyznać. A sama przed sobą. Dziś przewodzi Kaliskim Amazonkom. Jak podkreślają kobiety, to wcale nie jest miejsce, gdzie mówi się tylko o chorobie i zmartwieniach z nią związanych. Tutaj ciągnie się kobiety do góry. Są żarty, wygłupy, wspólne przygody, wyjazdy. Raka traktują jak lekcję, która pozwala im żyć pełniej, na 100%. Potwierdza to weteranka Amazonek. Wszystkim paniom polecam, żeby przyszły, bo nie tylko tutaj dostaną fachową pomoc, taką od strony medycznej, ale również na pewno przyjaźni i takie zrozumienie. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Kaliskie Amazonki apelują do wszystkich kobiet o zbudowanie w sobie nawyku comiesięcznego samobadania piersi. Badajcie dziewczyny się, bo ja mówię, ja bym się spodziewała najgorszego. Nigdy nie tego. Spadło to na mnie jak nie powiem co. Mnie nic nie bolało. No bo rak nie boli. Nic nie boli. A rak to dopiero się zaczyna odczuwać, jak już jest takie stadium duże i wtedy człowiek jest może osłabiony, ale sam rak jako taki to nie boli.
Amazonki dysponują salą z profesjonalnym sprzętem do rehabilitacji i przede wszystkim służą radą i pomocą również specjalistów lekarzy. Drzwi otwarte w siedzibie klubu przy ulicy Staszica w ramach Różowego Października odbędą się jeszcze 20 i 27 października od 11 do 13. Już jutro, w sobotę 16 października, Fundacja HOPS w ramach Międzynarodowego Dnia Walki z Głodem zaprasza wszystkich do wspólnego gotowania. W ubiegłym roku Fundacja rozdała 1000 porcji żuru i teraz także ma nadzieję na duże zainteresowanie. Akcja odbędzie się przede wszystkim, by zwrócić uwagę na wciąż panujący problem głodu i zachęcić ludzi do pomagania. Start przy ulicy Towarowej 1 od godziny 11. Głód i niedożywienie to poważny problem, a jak się okazuje, nie istnieje on tylko w ubogich państwach, lecz spotkać się z nim można nawet w naszym najbliższym otoczeniu. Wspólne gotowanie, które po raz kolejny organizuje Fundacja HOPS, to akcja, która ma przeciwdziałać skali ubóstwa i uświadomić ludziom, jak ważne jest dzielenie się z drugim człowiekiem. No to jest podstawowa sprawa, szczególnie w tych trudnych czasach, jakie dzisiaj mamy, czyli pandemia, zamknięcie, taka niepewność. Wychodzimy naprzeciw i mówimy: Fundacja HOPS służy mieszkańcom Kalisza. Jesteśmy po to, żeby Państwu pomóc, żeby odpowiedzieć na wszelkie pytania. A symbolicznie dzisiaj w tym miejscu ugotowaliśmy taki ogromny właśnie gar żuru, którym dzisiaj częstujemy, bo obchodzimy Światowy Miesiąc Walki z Głodem, więc solidaryzujemy się z wszystkimi, którzy cierpią, którzy mają trudniej. W tym roku każdy będzie mógł skosztować gorącej grochówki przyrządzonej w wielkim kotle. Gotowanie odbędzie się przy ulicy Towarowej 1 od godziny 11. To właśnie tutaj miesiąc temu stanęła jadłodzielnia, gdzie ludzie mogą zostawiać jedzenie dla potrzebujących. A teraz trochę telewizyjnej kuchni. Droga do ostatecznej wersji magazynu miejskiego bywa kręta, a prowadzi przez pomyłki, poprawki, a przy okazji przynosi nam sporo uśmiechu. Postanowiliśmy podzielić się z naszymi wpadkami i różnymi sytuacjami, które przynosi nagrywanie programu w samym centrum Kalisza, w Rogatce Wrocławskiej. Podkładał domy... Moment. Cicho tam. Podkładał ogień pod domy sąsiadów. Takiego programu w Polsce jeszcze nie było. Jutro premiera naszych wylogowanych. A oto szczegóły. No przecież nie przerwałem. Przerwałeś. Od tego czasu jeszcze raz coś mi się... Masło tam zobaczyłam, a nie miasto. I mówię, jakie masło? No, właśnie, do Kauflandu trzeba, Andrzej, jechać. Zapraszam na wiadomości z Kalisza. A dziś w programie. Globalna firma postanowiła nowy... Jest piątek, 17 września, Tobiasz Krakowski, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości z Kalisza. A dziś w programie... No przecież... Co za dziandziogi. Musiała przekazać stanowisko wyłonionej w konkursie nowej dyrektor. Szczegóły tej sprawy na naszym portalu faktykaliskie.pl. Na dziś... A, dzień dobry. Nagrywamy właśnie. Tak. Oceniane były najpiękniejsze balkony, parapety, logie, ogródki, przedszkole. Logie czy logi? Co? Lodzie. U nas na wiosce tego nie ma. Lodzie. Lodzia. A to miałem o to zapytać. Zobaczyłeś logie? Czy nie śmiej, bo u mnie na wsi nie ma lodzie. Na spisanie się w Narodowym Spisie Powszechnym mamy czas do 30 września włącznie. Najłatwiej zrobić to przez Tak, pan sobie pojechał. No dobrze. Życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia. Tak, familiadzie wszyscy. I rzepa. Konieczne są drogie leki. Na ten moment...
traktor, także nie tylko taki miejski jest krajobraz, ale i te traktory się pojawiają. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zainaugurowała nowy, jeszcze raz, bo przenosimy, teraz przenosimy się do Szczypiorna, halo, halo, jest tam nasza reporterka, Asiu, czy się słyszymy? No dobrze. Tak to właśnie bywa, czasami trudno zachować poważną twarz. A teraz przenosimy się na sportowy parkiet, obiecujący występ w pierwszym domowym spotkaniu nowego sezonu Tauron Ligi zanotowały siatkarki MKS-u Kalisz. Podopieczne Jacka Pasińskiego wygrały za 3 punkty z ekipą Volley Wrocław. To pierwsze zwycięstwo kaliszanek w tej kampanii. Po wyjazdowej porażce w Rzeszowie kaliskie siatkarki były mocno zdeterminowane, aby przed własną publicznością otworzyć punktowe konto. Ta sztuka im się udała, bo ekipę z Wrocławia, której dwukrotnie uległy w okresie przygotowawczym, tym razem pokonały 3-1. W pierwszym secie naskoczyłyśmy na przeciwniczki, na rywalki i myślę, że to nam dało przewagę. W drugim secie gdzieś tam troszeczkę brak koncentracji nas dopadł, ale w kolejnych już znów udało nam się zebrać i naskoczyć na nasze rywalki i wieść prym. Pierwszego seta kaliszanki wygrały do 20, a po porażce w drugim do 17. W kolejnych partiach znów były lepsze, zwyciężając do 19 i 13. Wygraliśmy za 3 punkty naprawdę z dobrym zespołem. To nie jest zły zespół. Zagraliśmy bardzo dobrze, bardzo agresywnie. Dziewczyny dawały z siebie, nie było żadnych piłek straconych. W poniedziałek podopieczne Jacka Pasińskiego po raz pierwszy od wielu miesięcy zagrały w arenie w obecności swoich kibiców. Fajnie, że przy pełnych trybunach jest naprawdę super atmosfera na tej hali i jest to wielka przyjemność grać tutaj w Kaliszu, więc no same pozytywne słowa mogę powiedzieć. Statuetkę dla MVP odebrała atakująca kaliskiej drużyny Monika Gałkowska, która jest jedną z 4 siatkarek pozostających w zespole po poprzednim sezonie. Poniedziałkowe zwycięstwo było dla MKS-u pierwszym w bieżącej kampanii Tauron Ligi. Dzisiejszy mecz wyglądał akurat dobrze, poprzedni troszkę gorzej. No wiadomo, jesteśmy prawie całkowicie nową drużyną, 4 dziewczyny chyba zostały z tamtego sezonu, więc myślę, że z meczu na mecz będzie tylko lepiej. Kolejny mecz kaliskie siatkarki rozegrają w najbliższy poniedziałek w Świeciu, gdzie zmierzą się z miejscowym Jokerem. Pogoda w zbliżający się weekend, jak na jesień przystało, nie będzie najlepsza. Towarzyszyć będzie nam nadmiar chmur, porywisty wiatr i deszcz. Na odrobinę słońca nie ma co liczyć. A jaka pogoda będzie w Kaliszu? Dziś wieczorem niebo prawie całe w obłokach, a na termometrach 9 stopni Celsjusza. Będzie padał deszcz i zawieje słaby wiatr. W nocy nadal deszczowo, a temperatura spadnie do 7 stopni na plusie. W sobotę na słupkach rtęci 9 kresek powyżej zera. Niebo nadal zachmurzone i zawieje mocniejszy wiatr. Ciśnienie będzie rosło. W nocy na termometrach 7 stopni uspokoi się wiatr. W niedzielę pochmurno, maksymalna temperatura powietrza to 9 stopni na plusie. Nie powinno padać, ale znów może zawiać mocniejszy wiatr. W nocy 6 stopni i zachmurzenie umiarkowane. W poniedziałkowy poranek, wychodząc do pracy, warto cieplej się ubrać i zaopatrzyć w parasol. Na termometrach 7 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 9 stopni. Nadal może padać deszcz i będzie wiał porywisty wiatr. Ciśnienie będzie rosło. 5 tysięcy co miesiąc przez 20 lat. Taki fart spotkał mieszkańca Ostrowa, a 2 miesiące temu również Kalisza. Szczęściarze wygrali w znanej grze prowadzonej przez Lotto. Tę i inną informację znajdziecie na naszym portalu faktykaliskie.pl. Ja już się z Państwem żegnam, wiadomości wracają w poniedziałek i życzę udanego weekendu.